Dzień dobry Państwu witam serdecznie. Ostatnimi czasy na świecie dzieje się bardzo źle, bardzo dziwnie i wielu ludzi kojarzy to z wojskiem. Do tego stopnia, że jak poszedłem odebrać z placu zabaw swoją córkę w tym ubranku, w takiej koszulce, to dzieci zaczęły się mnie pytać, czy ja czasem jadę da wojnę, bo im się ten zielony kolor i taka specyficzna. Faktura materiału skojarzyła z doniesieniami z mainstreamowych mediów, gdzie przecież dostęp tylko wojda, wojda, wojda wojna i wojda. W Stanach Zjednoczonych jest pod tym względem trochę spokojniej. Tam media nie epatują aż tak bardzo wojną na Ukrainie tam jest wiele innych tematów. Niemniej jednak ta nastroje wojenne. Też tam, drodzy Państwo, są, bo o ile w Polsce to mam takie wrażenie, że jest Ukraina, potem długo, długo nic, potem gdzieś tam jakieś y, tematy polityczne, ale powiedzmy, Ukraina zajmuje z 60% czasu antenowego. O tyle w Stanach Ukraina to jest może 5-10%, tam to opinię publiczną mało zaprząta, ale za to bardzo dużo mówi się o Iranie, a także o konflikcie zbrojnym z Chinami. Dlatego też amerykańskie społeczeństwo jest, tak powiedziałbym, dość mocno poddenerwowane. Dlaczego to mówię? A to dlatego, że w tym kontekście dość mocnego poddenerwowania społeczeństwa amerykańskiego w stronę potencjalnego konfliktu zbrojnego no, zaczęły się nagle na ulicach amerykańskich miast i nie tylko miast pojawiać wojska. Ale nie na zasadzie takiej, że jakaś tam parada albo że przemieszczają siły zbrojne z, z, z punktu A do punktu B, więc no, muszą kurcze którędyś jechać, tylko to wyglądało tak, jakby oni przeprowadzali jakieś ćwiczenia. Między innymi jedno z tych ćwiczeń to było, uwaga, desantowanie żołnierzy do lokalnego parku albo coś takiego. To wyglądało tak, jakby różne formacje. Wojskowe w Stanach Zjednoczonych ćwiczyły branie za buzie społeczeństwa, pacyfikowanie jakichś zamieszek, tłumienie jakiegoś niezadowolenia społecznego. Coś bardzo dziwnego, zwłaszcza, że nie wszystkie te formacje to były formacje Gwardii Narodowej, a jeśli dobrze pamiętam, to działania jednostek wojskowych na terenie Stanów Zjednoczonych inne niż. Działania Gwardii Narodowej są nielegalne. Armia Stanów Zjednoczonych, US Army jako taka, jest do działania poza obszarem Stanów Zjednoczonych. Do działań na terenie Stanów Zjednoczonych jest Gwardia Narodowa, i to bodajże ona jest podległa w jakiś sposób chyba gubernatorowi, czyli odpowiednikowi naszego wojewody. Z tym, że te stady Stanów Zjednoczonych, którymi rządzą gubernatorzy, no to są wielkości krajów w Europie. Ale, drodzy Państwo, to no bardzo mrocznie się robi. I zwłaszcza, że do tej pory, mimo tego, że to już się dzieje od kilku dni, dzieje się nie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale również Kanady, ale w Stanach Zjednoczonych głównie, mimo tego, że tych filmików z tych, z tego, z tych całych zajść pojawiło się naprawdę bardzo, bardzo dużo, no to nie ma jakiegoś takiego, powiedziałbym, yy, zadowalającego wyjaśnienia. O co to kurde? Kaman. I teraz. Może powołajmy się na media. Dobrą stroną do powoływania się na to, między innymi dlatego, że zebrała bardzo dużo filmików, jest strona Hala Tarnera. hal Show -tarner radioshowcom Który, no właśnie, przeczytajmy sobie, co nam Hal Turner ma do, do powiedzenia. Oczywiście on ma to do powiedzenia po angielsku. Ja to tłumaczę na język polski autotranslatorem. No ale filmiki już nie będą wymagały żadnego tłumaczenia. No to co, jedziemy. Ech. Obywatele wielu obszarów Stanów Zjednoczonych są zaskoczeni, że dziś, w sobotę, 17 czerwca, na ulicach całych Stanów Zjednoczonych wysyłane są czołgi, żołnierze i samoloty szturbowe. Film poniżej pokazuje czołgi na e, autostradach Idaho. Helikoptery Osprey e, <coughs> zrzucające Marines w dzielnicach mieszkalnych w Kalifornii, a pociągi z uzbrojeniem wojskowym poruszają się po Montrealu, Quebecu, w Kanadzie. Zaczynamy w Karl W Carl. Przepraszam. W Carl w Kalifornii, gdzie samoloty Osprey Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych zrzucają wojska na dzielnice mieszkalne. Czyli drodzy Państwo, ten filmik, który teraz sobie zobaczymy, to Auspray to jest takie nito helikopter, ni to, ni to samolot. No to jest coś takiego. Taki, taki samolot, który jak sobie startuje, to ma te, czy ląduje, to ma te wirniki do góry. Potem jak sobie leci, to je bierze poziomo i leci jak samolot. Taki helikopter samolot Nie wiem, czy formalnie to jest helikopter, czy samolot. To jest mniejsza. Yy, mniejszą większość, ważne, że jest to, yy, przepraszam, ważne, że jest to doskonała szeda Desadowa i w tej Kalifornii, co widać na filmie, który za chwilkę sobie obejrzymy, amerykańscy Marines. Czyli Corpus Marines, Marine Corp., to nie jest część um, żadnej z, z tych um, z, z Korpusu e, Gwardii Narodowej, to nie jest żadna Gwardia Narodowa, czyli amerykańska armia, ewentualnie Navy, bo, bo Marine Corps możliwe, że podlega pod Navy, przeprowadził sobie ćwiczenia desantu na dzielnice e, mieszkalne w Kalifornii, czyli na cywili. Po co? Obejrzyjmy sobie ten filmik. Scena niczym z filmu, nie? I to takiego niefajnego. Zwróćcie uwagę tutaj na te dzieciaki. Jeszcze raz, no tylko fragment do początki Pierwsze. Zwróćcie uwagę na te dzieciaki, jak one się przestraszyły. Widzicie? No, nie jest to za fajne, nie? Czytamy dalej. Lask Per w Kalifornii jest pokazane na skalowalnej mapie poniżej i daje wojsku bezpośrednią kontrolę nad autostradą 101 do z San Francisco, przez most Golden Gate, a także autost nad autostradą i 580. <laughs> Czyli zupełnie tak, jak my Amerykanie ćwiczyli opanowywanie takich kluczowych węzłów komunikacyjnych na terytorium, na własnym terytorium, bo zobaczcie, no, tu jest, są Stany Zjednoczone, prawda? O, tutaj dopiero u góry zaczyna się Kanada, więc to jest, to jest daleko od tej Kanady. Poza tym, Kanada to jest chyba najbardziej pokojowy kraj. No, dobra, nie jest najbardziej pokojowy, ale nie, Kanada na pewno nie napadnie na Stany Zjednoczone. Szans nie ma. A tutaj też te Stany Zjednoczone, on, do granicy z Meksykiem jest bardzo daleko, więc kto tych Amerykańców miałby zaatakować. Nie wiem, może coś z wybrzeża czy coś. Nie wiem, bo, że będą brodzić, że może będą się bronić, desantować obronnie, żeby tutaj utrzymać ten odcinek, żeby wróg nie zajął. A jaki wróg to mógłby zająć? No drodzy Państwo, no z tej strony jest Japonia. No Japonia ich raczej nie napadnie. No to co, Hidy? Nie wiem, drodzy Państwo, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dziwnie. No, mi się wydaje, że bardziej jednak prawdopodobne jest, że w Stanach Zjednoczonych będzie jakiś. Zabachstadu, czy Quasi Zabachstadu, czy Anty stadu, czyli w sytuacjach, w której wprowadzą stan wojenny, żeby nie oddać władzy, niż to, że będzie home War, czyli Wojna na Terenie Stadów Zjednoczonych. Czytamy dalej. Ten film jest również wyświetlany w mediach społecznościowych. Dzisiaj, jak widać, poniżej. I tutaj proszę bardzo, baby, konto pana Dereka Brausa, którego, jak możecie sobie zobaczyć, drodzy Państwo, Derek Browse, to to jest facet, który ma 140 e, no, e, tysięcy obserwujących, prawda? Uh, I tutaj Breaking News, Military Landing in a Suburban Neighborhood in Lasker, California, czyli e, Żołnierze, military landing, to jest taka desad z powietrza na przedmieściach w, na przedmieściach w okolicy osiedlu, dobostwie w Lancaster w Kalifornii. Massive military movement being reported in multiple states. Anyone have more info on this? On this, place, post below. My contact that sent this video in local military. And say, it's not a drill. Sorry, za, e, za akcent, po którym ktoś mógłby chcieć zrobić mnie prezydentem Polski. Bardzo za to przepraszam, bo akcent jest rzeczywiście fatalny. Ale proszę, nie każcie mnie za to tak mocno. Nie róbcie mnie prezydentem. Tego kraju. Kocham Polskę, ale prezydentem nie chcę zostać. Ym, natomiast no, no, <laughs> zrozumienie tekstu jest tak. Takie rzeczy dzieją się w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych i to nie są ćwiczenia. To nie są ćwiczenia. Po co oni to robią? E, następnie otrzymaliśmy wideo od mieszkańców Idaho e, przedstawiające grupę artylerii zabobieżnej. Tutaj wykreślono, rozumiem, że było jeszcze M1A1 Abrams, czyli jeszcze jakieś stare Abramsa, ale to rozumiem jest wy, wykreślone. Te Abramsy nie jechały, czyli była grupa artylerii samobieżnej i M109 operującą na drogach Idaho Force ID, nie na prze, czadych przyczepach z platformą, ale faktycznie poruszających się po drogach publicznych, czyli. Że oni sobie po prostu po tych drogach publicznych jechali. Nie tak jak to powinno być, czyli że byli wiezieni na takich, nie ja wiem, takich wojskowych odpowiednikach lory. Ja się jestem na, na wojsku i nigdy nie chcę się poznawać, oby nikt nigdy nie próbował mnie zmuszać, bo będę drapał. Natomiast no, u nas w cywilu takie coś, co się przyczepia za pojazdem i na to coś wjeżdża inny pojazd i się tym wiezie, to się nazywa lora. Nie wiem, jak to się nazywa w wojsku. Gdyby to było w kolei, koleją to by się chyba to eselody nazywało. A, a w księgnięciu, Nie wiem. Nie obchodzi mnie to, ale tego tutaj nie ma. Powinno tak być, tak się powinno wozić sprzęt wojskowy. A tutaj sobie tak po prostu normalnie jechali. Obejrzyjmy sobie ten filmik. Zobaczcie. To są te ich To chyba paladydy, jeśli dobrze pamiętam. To chyba palady się nazywa. Zobaczcie, on normalnie jedzie, nie? Tutaj sobie. Bach, 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 bach. bach normalnie się. samochody, o sobie jedzie. Idaho Falls. Pokazano na skalowanej mapie poniżej. Idaho Falls daje wojsku bezpośrednią kontrolę nad autostradą i. 15, Która jest główną trasą dla większości północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Czyli znowu operują w obszarze węzła komunikacyjnego. No, tym razem, który jest głęboko na terenie Stanów Zjednoczonych, bo nie tylko od północy daleko, ale i od południa daleko. To jeszcze od wybrzeża daleko. No, to jest tak bardziej, to no, prawie, że centralna Ameryka, tak? Więc tutaj, no to już. Wygląda tak, jakby chcieli wziąć zabuzie społeczeństwo i utrudnić im poruszanie się. Te obrazy również są udostępniane w mediach społecznościowych, dzisiaj jak widać poniżej. I znowu, proszę bardzo, tutaj pan e, to sobie umieszcza. Na koniec, na razie pokazujemy wideo e, pociągu pełnego wojsko, wojskowej broni i tego sprzętu, który wjechał do Montrealu w Quebecu, w Kanadzie. E, zatrzymał się w celu rozładunku. To, jeśli dobrze kojarzę, to to właśnie się nazywa Echelon. Obejrzyjmy. Dobra. Dlaczego Kanada... Umieszcza sprzęt wojskowy w jednym ze swoich największych miast w sobotę. Rozmawiałem z kilkoma źródłami wojskowymi, które powiedziały mi, że to nie są ćwiczenia. Ćwiczenia są reklamowane, te nie były reklamowane. To przygotowania do wojny. Tutaj, w północnej Ameryce, coś złego nadchodzi tędy. Mam nadzieję, że masz. Awaryjne jedzenie, wodę lekarstwa, generator prądu, paliwo do swojego generatora, sprzęt komunikacyjny takie jak CBD lub HAM radio. E, miej też e, trochę gotówki z bankomatu, ponieważ jeśli SHTF, karty debet, kredytowe, debetowe mogą nie działać. Bankomaty mogą nie działać, a bez gotówki będziesz SOL. Jeśli będziesz potrzebować jedzenia lub paliwa, dopóki to się nie skończy. Więcej! Jeśli dostanę. Aktualizacja. <laughs> Wkrótce pojawi się więcej informacji. Poniżej zdjęcie, y, sześć, y, poniżej zdjęcie części konwoju wojskowego na autostradzie w, w Los Angeles. I tutaj, proszę bardzo, widzimy. Takie oto zdjęcie. Tutaj widać Hanwi, nie? I to z taką wersją, chyba z tą, że tutaj jest wieżyczka z karabinem maszynowym. Poniżej samolot, wojsk... Poniżej samolot wojskowy na niebie, nisko, w północno-wschodniej Arizonie, w pobliżu granicy z Nowym Meksykiem. Z mediów społecznościowych. As a former member of the 3 Tank, tanks. I can tell you, this is not a training experience. We try, train at uh, firing ranges, not on public streets. E, czyli tutaj ten pan twierdząc, że jest e, członkiem tego czwartej, nie wiem, czy brygady, armii, w każdym razie, co, coś z czołgami, mówi, że to nie są ćwiczenia, że oni ćwiczą na e, strzelicach czołgowych, a nie na ulicach. O, ten film powiem wam szczerze, że to jest ma masakra jak ja go widziałem pierwszy raz w mediach społecznościowych, to było takie cholera, co tu się dzieje. Drodzy Państwo, na ulicach śródmieścia Filadelfii w Pensylwanii. Czyli to jest drodzy Państwo, no, zresztą to widać, że to jest city, nie? Że to są wysokie budynki, e widać znaki, widać wszystko, to jest Filadelfia w Pensylwanii. Może obejrzyjmy, a potem sobie to e e e potem sobie to przeczyta przeczytamy, co jest na dole. Jeśli dobrze kojarzę, to to jest striker, że taki pojazd wojskowy striker. No nie jeden, to jakiś inny. A to z mediów społecznościowych. Żołnierze z bronią na Hollywood Bulwar w Hollywood, Kalifornia. A, przepraszam, czyli, czyli ten filmik był albo. albo był, albo był z tej w albo to jest Hollywood, Kalifornia, no, ale drodzy Państwo. W każdym razie gdzieś w centrum jakiegoś dużego miasta, tak? Uwaga wydawcy. Ten film, chociaż został opublikowany dzisiaj w mediach społecznościowych, okazał się pochodzić z protestów e, Georgia Floyda z roku 2020, 2020. Nie był powiązany ze wszystkimi innymi filmami, więc usunąłem ten film. E, żołnierzy z Hollywood Boulevard... E, w tej historii. Aha, czyli Ted jest film, który pokazałem, jest z Filadelfii Pensylwa w Pensylwanii, a tutaj mówił, że był jakiś inny, inny film z, z Hollywood, ale to go usunął, bo to się okazało, że to był jakiś fake. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa. No, dorzucają jakieś takie fejki po to, żeby to zdyskredytować. Więcej. Poinformowano mnie, że autobusy kursują po okolicy z eskortą wojskową i przyczepami kempingowymi e, czarnych suwów. Użyj aparatu i upewnij się, że wszyscy to zobaczymy. E, aktualizacja. W San Diego na początku tego tygodnia. Proszę bardzo, oglądamy. Sobie. To leci... Kolumna Osprejów. Biuletyn Flash. Tajne. Wywiad z 18.26. Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla subskrybentów. Informacje publiczne zostaną wznowione pod adresem za ciemniody na zielono poniżej. No i tam dalej facetce kasę, Nie? Lecimy dalej. Czyli jak mu zapłacisz, to to sobie tam przeczytasz. A jak nie, to nie. Aktualizacja nadchodzi więcej zdjęć. Bezpośrednio poniżej z autostrady 20. w Karolinie północnej. Proszę bardzo. Tutaj jakaś. Duża, o, duża kolumna, prawda? Teraz otrzymaliśmy to z Corning, New York, północny stan. Proszę bardzo. Mhm. Aktualizacja: więcej konwojów wojskowych, tym razem w Pensylwanii, z ciężarówkami, wyraźnie przewożącymi rolki drutu żyłkowego. Chyba nie tyle żyłkowego, co żyletkowego. Jest to używane, aby zatrzymać ludzi wewnątrz lub wyłączyć. To coś w stylu kontroli tłumu. Czyli on sam mówi, że tutaj chodzi o crowd control, czyli o zapadowanie nad tłumem. No, ja bym to powiedział inaczej. No, to jest po, po prostu element do budowania zasieków, który albo nie pozwala ludziom gdzieś wejść, albo nie pozwala ludziom skądś wyjść. Nie wygląda to na przygotowania do wojny. Raczej, właśnie tak jak on tutaj sugeruje, to wzięcia za buzie własnego społeczeństwa. Kolejna aktualizacja. Poniżej film z Bakersfield, Kalifornia, z pojazdami wojskowymi, pokazujący, że są one wyposażone w aktywną broń. O, czyli tutaj te strzałki, systemu dźwiękowego. W, w zbliżeniu filmu on, oto film z Barksfield, Kalifornia z mediów społecznościowych Today pokazujący te pojazdy wojskowe z e, Active e, Medial System w, w ruchu na ulicach i proszę bardzo obejrzyjmy go sobie za tą panią z Twittera o tutaj, 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 tutaj widać, o zobaczcie jeśli dobrze pamiętam, to to jest broń dźwiękowa, która służy właśnie między innymi do rozpędzania tłumu. To jest taka broń, która może zagrać tak zwaną brudną nutkę, czyli coś takiego, że mówiąc krótko, czy chcesz, czy nie chcesz, to wszystko, co miałeś w. W kiszce stolcowej ci wyleci, o tak. Yy, takie coś, że się tak wyrażę. Czy mówiąc krótko, no, wypróżnisz się, tak? To zwykle bardzo mocno działa na. na wszelkie oddziaływania na własnych obywateli, tak? na jakieś protestów, tłumienie, coś takiego. Co oni tam kombinują? Poniżej ten film i ten bezpośrednio powyżej z Pensylwanii oba pokazują systemy zbrojeniowe do kontroli ludzi. Zaczyna to wyglądać tak, jakby wojsko zostało rozmieszczone w celu zablokowania narodu amerykańskiego w jakimś y, niezapowiedzianym celu. Biorąc pod uwagę zakres y, ścinania tych Operacji najwyraźniej ogólnokrajowy, wskazane może być wyłączenie błędu do y, bezpiecznej lokalizacji, jeśli ją masz, i zrobienie tego natychmiast. Upewnij się, że zatrzymasz się przy bankomacie, aby zabrać gotówkę i benzynę na wynos, czyli to żeby zabrać ze sobą, nie y, zostać bez gotówki i paliwa. To z Teksasu wojskowy samolot lecący na wysokości. 500 lub poniżej, w miejscu, gdzie w promieniu 100 mil nieba lot, nie lotniska. Rozumiem, że tutaj chodzi o 500 stóp, czyli bardzo, bardzo nisko. Mamy fit. Ciekawe, nie? Dalej. Więcej z Idaho. Myśliwce. Ciekawe, nie? Powiązany. No i tak, drodzy Państwo, już są dalej powiązane, powiązane filmiki. Powiem szczerze, na mnie największe wrażenie zrobiły te dwa. Pierwszy, jak lądują te ofspreje z, z Marines. I drugi jak tutaj to wojsko sobie jedzie po centrum miasta. Może obejrzyjmy sobie jeszcze, nie to, tylko tutaj sobie jedzie po centrum miasta. Może weźmy to, obejrzyjmy sobie jeszcze raz. I potem sobie jeszcze porozmawiamy chwilę. No zobaczcie. Jeszcze te z bo też robi wielkie wrażenie. A od początku. Tu już jeden ląduje, nie? To, co tutaj się najbardziej rzuca w oczy, to to, że, jak naj... że Amerykanie nie wiedzą, co się dzieje. Wiecie, Ameryka to jest poważny kraj. W Polsce już od dawna jeżdżą sobie różne kolumny wojskowe i tak dalej, ale wiadomo, z, czym to, z czego to się bierze? Po pierwsze, z tego, że jest konflikt na Ukrainie, no i tam jeżdżą, a z drugiego to to, że no, my, jako Polacy, dajemy się traktować tak, jak się dajemy traktować, więc jesteśmy traktowani tak, jak jesteśmy traktowani. Mówiąc krótko, nasi politycy nas nie szanują i to bardzo wyraźnie pokazują, prawda? Natomiast no w Stanach Zjednoczonych co to zasady jest jednak społeczeństwo obywatelskie i Amerykanie. No jednak że oddają przynajmniej prawa do informacji. A z tego tutaj wygląda, że oni kompletnie nie wiedzą, co się dzieje, i sami panikują. No ten facet wyraźnie sugeruje, że. Um, znaczy, inaczej, tego te zdania, które odmówi, żeby wyjąć gotówkę z bankomatu. Kupić zapas paliwa, być może jakieś jedzenie i udać się do jakiegoś bezpiecznego miejsca, jeśli ktoś ma, no to wyraźnie sugeruje, że OD uważa, że będzie się za chwilkę coś działo niefajnego na terenie stadów Zjednoczonych. Ja osobiście, powiem szczerze, bym coś innego obstawiał. Ja bym obstawiał takie sprawdzanie, jak ludzie zareagują i takie pewne, jakby to powiedzieć yy, przyzwyczajanie ludzi do tego, że widok wojska na ulicy jest to coś zupełnie normalnego. Tak czy siak, no pytanie, po co jest to przyzwyczajanie, prawda? Zwłaszcza, że te przyzwyczajanie no, ma już swój pewien, powiedziałbym, dociąg, no, ciąg, tak? To, to nie jest tak, że oni to zaczęli, że, że dziwne rzeczy w Stanach Zjednoczonych zaczęły się dziać dopiero teraz. No jakoś tak w zeszłym tygodniu była informacja, że że jakiś dziwni ludzie, wyglądający, cytuję, nieludzko, biegali sobie po y, obszarze Las Vegas. Nagrali ich y, policjanci na policyjne kamery i normalnie o tym mówili w mediach głównego nurtu amerykańskich. No. Ktoś zaczyna trzymać, moim zdaniem, Amerykanów w takim troszeczkę niepokoju. I pytanie, po co? Bo przecież co za problem byłoby Amerykanom wyjaśnić, o co tutaj chodzi, nie? Tak mi się wydaje. Tyle, drodzy Państwo. Jeśli macie więcej tego typu filmików, jeśli mieszkacie w Stanach, wiecie, co się dzieje, pojawią się jakieś nowe informacje, to bardzo proszę dajcie mi znać. A tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!